Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, wiem jak pokonać tego skurwysyna. Wiem, idealnie wiem, bo już raz to nawet zrobiłem i to przed sekundą. Co prawda w żadne dialogi nie wchodziłem, więc na spokojnie, ale wiem jak skurwysyna pokonać. Idealnie wiem. Tylko niestety no Black Caleba straciłem. Mam nadzieję, że teraz się uda inaczej to rozegrać. Co prawda miałem farta, bo jakby nie patrzeć, udało mi się blinda wrzucić mu w pierwszej turze. Chociaż w sumie chyba zraz zmisował tylko, więc czy to był fart? Zobaczymy. Jeżeli mi się teraz nie uda, no to oczywiście jak najbardziej po prostu wrócę do was, jak już go pokonam, ale wydaje mi się, że chyba nam się uda. Dobra, Glass Shards, oczywiście lecimy w oczka. Tutaj oczywiście standardowo również sobie weźmiemy Ornament Lantern. Walimy go w łapę. Dlaczego walimy go w łapę? Już wam wszystko mówię. Ta postać jest taka, że ucieka dopiero jak... spokojnie. Ona ucieka dopiero jak straci rękę. Ewentualnie jakąś kończynę. To jest jej konik, że tak powiem, w tym wypadku. Być może źle zrobiłem, że nie zrobiłem sobie potek. To może mi delikatnie popsuć wszystkie szyki. No ale zobaczymy. Tutaj sobie użyjemy... Myślę, że... TP Pierce nie są złe, ale chyba nie w tym wypadku. Zobaczymy Soul Blade. Czy to ma większe DPS-y? Zobaczymy. Będę chciał zrobić tak, żeby przeżyli wszyscy. No i po którym sensie, czyli powtarzamy. No ale być może w okazji zobaczymy jak to wygląda. 252 to nie jest dużo. Jeszcze raz. Dobra, moi drodzy, zrobimy to tak, że wrócę do was po prostu jak już będę wiedział, że coś mu utniemy. Więc widzimy się za chwileczkę. Esa, skurwysynu. Udało nam się, moi drodzy. Aś ty draniu. Nie będę dealował, czy zdawał się z takimi jak ty. Nie jesteś tym, kogo szukam. Kim jesteś? Aś, widzę. Jesteś jednym z tych idiotów. Nie powinieneś wtrącać się w rzeczy, których nie rozumiesz. No ludzie naprawdę są szkodnikami tego świata. Siły księżyca są wkurzone przez was. Pasożyty. Wypływające się z księżyca. Dlatego jest ich tak... Dlatego jest tak dużo przypadkowego gówna wszędzie. O, doppelgangerzy. Zastępujące zgniłych ludzi. Powstające stare bóstwa z ich grobów. Przestrzeń i czas rozrywają się. Siły desperacko próbują przywrócić równowagę z powodu was, kretyni. Ach. Dobra. Niech będzie. Więcej... kolejnych przeciwników do ścięcia. Wychodzę. I nawet nie zawracaj sobie głowy plamieniem. Nie będę zawracał sobie nawet głowy plamieniem mojego ostrza twoją ohydną krwią. Zdobyłeś Sergal Spear z jednej z odciętej z rąk Sergala. No właśnie, no i się udało, moi drodzy. Żyjemy wszyscy, co prawda, Shiro tutaj sobie użył kilku rzeczy, teraz będę kichał. O Jezu. Będę to musiał to wyciąć. Najpierw sobie tu wyleczymy. Chcę mieć to wyleczone i będę miał. No, moi drodzy, w sumie nagrywam to o godzinie 20.41.
z odcinka poprzedniego. W sumie macie dwa odcinki po kolei za te trzy odcinki Isaaca. Z tego powodu, że nie było tak dużo właśnie Firenhanger. Stwierdziłem, że w sumie i dla was, i dla mnie będzie coś fajnego. W szczególności, że Firenhanger ogólnie pasuje. Ja lubię Firenhanger. Tylko po prostu wiecie, no choroba nie wybiera. To jest dosyć ciężka gra, bo trzeba się natłumaczyć. A tak to jest okej, okay, no. Dobra, Sergal Spear. Where are you? Sergal Spear. Czy ja mogę tego użyć? Nie mogę. Niedobrze. A możesz to użyć? Sergal Spear. Nie no. No. 71. Ale to i tak jakoś mało. Nie no, więcej teraz niż Marina. No dobra, mamy to mamy. I czego moje drodzy użyłem ogólnie? Dlaczego w sumie teraz mi tak to ładnie wyszło, a wcześniej mi to nie wychodziło? Ogólnie Sergal jest taką postacią, która potrzebuje dostać wpierdol, przynajmniej na jednym z... Na jednej z kończyn. To jest jego... Co to? To jest jego pięta Achillesowa. Odcięcie kończyny, nieważne której, ważne, żeby była odcięta. Jeżeli uda ci się odciąć dwie, otrzymujesz dwa spiry. Jeżeli uda ci się tylko jedną, no to otrzymujesz jedną. Co jest najlepsze? Tą postać da się jeszcze potem spotkać i jej dopierdolić po raz kolejny. To jest śmieszne. Dobra, użyjmy sobie zapalniczki. Powiem wam osobiście, że myślałem, że nie dam rady go pokonać, ale jednak jak widać, da się. Jest martwa. No, raczej. Raczej nie inaczej. Dobra, widziałem, że na górze coś było. W ogóle, wiecie co, bardzo mi przypomina coś... Tutaj te głowy w jego prawym ręku, po lewej stronie. Coś mi to przypomina. Nie wiem, czy przypadkowo nie z japońskich wierzeń jakiś. Chyba. Dobra, Sergala się pozbyliśmy, jest spoci. Jak będzie head. Niestety było tails. Dobra, Bakkale zaczyna się czuć głodny, ale to spokojnie, bo i tak zaraz się go pozbędziemy w jakiś sposób. W ogóle ten Sergal, bo ja tego nie zauważyłem. To była ta postać, która zabiła tego policjanta przy wejściu do kościoła. Na samym początku, jak właśnie Black Caleb od nas sobie odszedł. To była ta postać skacząca. W sumie nie wiedziałem, dopiero potem jak sobie to odtworzyłem faktycznie. To jest ta postać. Częściowo zwęglone ciało. Wygląda na to, że coś na nim wisi. Wisi na jego szyi. Investigate. Ciało przeszło intensywny uraz fizyczny. Wygląda na to, że doznał on ciężkich oparzeń. Nie widzicie to i... Nagrywam to ile? 2-3 godziny po poprzednim odcinku. No trochę więcej, no bo to było 18, no ze 4,5, 5. I zauważcie, że mi się głos już spieprzył. Jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej. Mam nadzieję, że mi to naprawdę do poniedziałku przejdzie. Jutro jest niedziela, czyli to jest jutrzejszy odcinek. No jeżeli mi to do jutra nie przejdzie, to naprawdę zastanawiam się nad pójściem do lekarza, bo to już jest troszeczkę za długo. Za długo, w szczególności, że idę w poniedziałek znów do pracy. Miałem 3 dni, więcej, 5 dni miałem na odpoczynek. Nie przechodzi to. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, jak z Mindem stoimy? Koza ma mało Minda. Ktonsens też ma mało Minda, ale cały czas Ktonsens z nami jest. Widzisz, kochana, nie opuszczam cię. Nawet jak zginiesz, to cię zaraz cofam, żebyś żyła. No szkoda, że tego gula się nie da podobnie wskrzesić. To było w sumie logiczne, bo nie jest to bardzo mocna postać. Nie wiem, czy zauważyliście to. Nie jest to mocna postać. Wiecie co? Zanim wyjdziemy do miasta w noc, Shiro oczywiście musi zapisać grę. A ja nie byłbym sobą po prostu. Nie byłbym sobą, jakbym nie zapisał tej gry. A robimy już nadpisy i to mocne. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Co tutaj znajdziemy? Gdzie w ogóle jesteśmy? Jesteśmy koło The Hall Tower. Temple District. Kochani, Temple District. White Vial, okej. To same papiery. I to brudne. O, jakiś lucky coin, też fajnie. I cały czas słychać takie ping. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem bug, którego sam nie zrobiłem. Jak zobaczycie, że co jakiś czas się zatrzymuje, to tylko dlatego, żeby odkrząknąć.
Mówię, strasznie mi na gardło siadło. Powiem wam, że naprawdę nie pamiętam, kiedy mnie tak mocno rozłożyło. I to aż tak mocno, że naprawdę no... Wiecie, ja zazwyczaj jestem osobą, która tam sobie siedzi przy komputerze, no jak choruje, to tam choruje, ale przy kompie, nie? No zresztą mam takie zainteresowania i taką pracę, jaką mam, więc mogę sobie na to pozwolić. No zaraz tu wyjdzie, prawda? Ktoś tu idzie, policjant. Niedobrze. Blurb. To jest w ogóle wejście. Kurwa, ryzykuję i to strasznie. Mega ryzykuję. Ej, ale że... Że tutaj się nie da tego otworzyć? To ten Temple District. Kurwa, to jest ten nowy dzban. Zrobimy go bała? No, nie mogłem się ruszyć! Shit! No, musimy go jakoś wychujać, nie? Dobra, udało się go przynajmniej w tą stronę wychujać. O Jezu, ile to jest rzeczorków. Nie no, nie przyjść tutaj, to byłby grzech. To byłby grzech, naprawdę. I to jaki mocny. Wchodzimy na górę. Nawet nie wiem, co ja pozbierałem to przy okazji. Jest jeszcze więcej przejść, ja pierdzielę. Jest przejście do muzeum. Mega. Mega, naprawdę mega. Znaczy co, ja chyba zresetuję grę, bo wydaje mi się, że ten dźwięk nie jest chyba tym, czym powinien być. Albo dobra, spróbujemy jeszcze trochę. Akurat skrzynka. Świetnie. Ej, Obsidian. Czym ty jesteś? Equip. Oko Sylwian, rozumiem, że to jest jakiś trinket. Tak. Tak. Mówią, że jest to jedno z oka, z oczu starszego boga Sylwian. Jakby mogła tutaj się zakończyć ta historia? Masz do wątpliwości. Wydaje się zwiększać efekt regeneracji przedmiotów leczących i magii. Ej, to może nie być takie złe. W ogóle Big Gas Mask, on daje defensa. Ja nie wiedział. No to kolejny zapis gry, no. Jakby mogło być inaczej. Musimy znaleźć gdzieś Quick Teleport. Ostrawała, naprawdę. To jest priorytet. Ja tą grę jednak zresetuję. Ja tą grę zresetuję, bo cały czas słyszymy tylko takie pung, pung. A po co to? No a co to? To niedobra jest. Dobra, może już będzie okej. Okay. Tylko tak, tu przejścia nie mamy. Mamy przejście. I bardziej byłbym skłonny, żeby pójść do Temple District, bo... W ogóle do Temple. To mnie bardziej interesuje. Kurde. Dobra, udało się. Zwieliśmy mu. Tam byliśmy, więc luz. O kurde, tu się zaczyna. Lantern, Wind Wild, Dirty Paper. To nie jest nasz kolega? Ja bym głowę podcinał i przy okazji. Czemu nie mogę? A jednak ten dźwięk jest nadal non-stop. Jest nadal non-stop. Coś wie, że przed tobą wydaje się nie tak. Twój pierwotny instynkt powiada ci, żebyś uciekał. Nie. Czujesz intensywną aurę emanującą z postaci w kolorze żółtym.
Zostałeś skamieniały ze strachu i podziwu, gdy ta osoba spojrzała na ciebie. Ta obecność wydaje się stara, prawie starożytna. Masz to przeczucie, że ta osoba nie jest zwykłym człowiekiem. Zabiliśmy Old Maga. Znaczy, Yellow Maga przecież. What? Kaiser, a nie. To nie on. Ej, nie, to nie on. To nie może być on. Czy wiesz w ogóle, dlaczego na tej kuli jest napisane twoje imię? Jesteś jednym z moich oficjalnych urzędników. Paweł Judin. Zostałeś zdeklarowany z Worni podczas pierwszej wielkiej wojny. To musi oznaczać, że jestem odpowiedzialny za zburzenie, za zdemolowanie wioski, z której gdzie się urodziłeś, oraz twoją rodzinę i krewnych. Mam szczerą nadzieję, że to nie jest akt zemsty. To by oznaczało, że zmarnowałeś swoje całe życie za tę szansę. To nie jest zmarnowanie. To nie będzie zmarnowane, jeśli zemszczę się tutaj. Ach, do diaska. Zrobiłbym to nawet, gdyby oznaczało to, że nikt inny, żeby nikt inny nie musiał przechodzić przez to samo. I nawet nie próbuj mi mawiać, że to dla większego dobra, głupie pierdolenie. Depczesz ludzi bez żalu, tylko po to, by wciągać swoje divorce, znaczy divorce, piłki. A żeby mieć swoje wysiłki, żeby gnać swoje wysiłki. A nie robię nic innego dla większego dobra. Większy plan rzeczy to pułapka, w którą ludzkość wpada zbyt wiele razy. To, co zrobiłem, jest niezbędnym krokiem dla ludzkości. Mówiłem, że nie chcę takiego pierdolenia. On do niego strzelił? What? Porucznik z Bremy wciąż żyje. Znaczy wciąż ledwo, ale żyje. Ma ogromne rozcięcie biegnące wzdłuż klatki piersiowej do brzucha. Czy wszystko okej? Dobra, sprawdźmy jego stan. Mocno krwawi z rany. Pewnie mu się nie uda przeżyć, jeśli nic nie zrobisz. Użyj Cloth Fragment. Bandaż spowalnia krwawienie, ale nadal w środku jest jeszcze coś nie tak, w sensie no jeszcze jest rozcięty. Zabierz go z powrotem do pociągu. O, poczekaj, niedługo wrócę. Kurwa, wiecie co, no wszystko pięknie, ładnie, ale ja bym chciał tą sytuację zobaczyć jeszcze raz, tylko że w dzień. Chciałbym zobaczyć tą sytuację jeszcze raz w dzień. Odgaszę. Był erb. Tu i tak nie ma przejścia. Naprawdę zobaczyłbym to w dzień, bo wierzę, że w dzień troszeczkę więcej nam się pokaże, że tak powiem. Dlatego, co zrobi Shiro? Co zrobi Shiro? No cofnie się z powrotem. Cofnie się w rozwoju, jak to robi zazwyczaj. Ale to tylko dlatego, że chcę zobaczyć to w dzień. Wierzę, że możemy więcej uszczknąć z tego. Weźmy do trójeczki.
Jest dom Donavaus? Jakieś pepilsy. O, pepilsy to w ogóle świetna sprawa. To jest przedmiot bogów, naprawdę. Ja go w ogóle nie używałem, ale dzięki niemu możemy podwiększyć sobie speed. A speed, zwiększając, daje nam dodatkową turę. O, kolejne recepty XV wieku. Świetnie. Są tutaj jakieś bezgroły. Nie, to wciąż nie to samo. Coś jest nie tak z rzeźbami. Muszę poznać wszystkie szczegóły. Właśnie, ten testage table. Gotowe. Ściana oświecenia w trakcie. No właśnie, co to jest ten testage table? Dobra, kolejne jakieś bezgroły. Za późno. Widziałem sen. Red Herb. Bawiam się, że no właśnie. Dobrze, że tego nie słyszycie, bo to brzmi jakbym odpalał diesla. Dobra, no wchodzę. Nawet się udało. Leather armor, świetnie. Ja mogę to założyć? Pewnie mogę. Leather armor, ale on jest słabszy. Niewiele, ale słabszy. A to? To nie będzie lepsze? To samo. Pilot jacket ma po prostu większy MDF. A to tak... Co ja mam wam powiedzieć? Słabizna. Ktonsensowi damy w końcu. Naszej kochanej Ktonsens. Tobie to dev trochę wskoczył. Dobra, w ogóle właśnie Ktonsens niech będzie naszym takim tankiem, bo ja nie widzę innej możliwości dla niej. Naprawdę nie wiem, co ja mogę jej tutaj dać. Przydałoby się może... No ale też nie, kurde. Kozy nie mogę uzbroić nic? Mogę dać jej akcesorium, Koza może mieć akcesorium. No dobra, ten plank shield, ale no właśnie, nie wiem czy jako ghoul Ktonsens może mieć tarczę, nie może mieć tarczy, no właśnie. To i tak dupa, czyli i tak Levi musi mieć tą tarczę. Innej opcji nie widzę. Sergal Spear, Death Mask, Salamon Snake Run, Beetle Stone. No to tylko tyle, że Ktonsens ma troszeczkę lepszą ubranką. No ale to w sumie warto. W sumie warto. Dobra, zapiszmy gierce. Zanim się dostaniemy do tego parachła. Nawet nie wiesz, na co patrzysz. Nie jesteś pewien, na co patrzysz. Ja bym się przespał, bo chcę mieć dzień drugi. Tylko... W sumie to też nie za dobrze, bo jak się prześpię, to stracę możliwość... O tak. Chcę się z chęcią cofnął do początku gry. O, i to jest ten stół. Testage table. Użyj heksena. Tu mogę użyć heksena bez niczego. O, ty w dupcie węża. A mogę sobie broń na przykład lepszyć? Nie mogę. Nie mogę, niestety. Ornamenty. To są te ornamenty, które chyba miały być w tym... w tych bezgrałach. Ściany wypełniają szczegółowe rzeźby w kamieniu. Grawerunki wyglądają całkiem... no całkiem niedawno zrobione. Mimo, że naśladują starszy styl. No właśnie. Jaki to jest okrąg? To jest chyba ten super symetryczny, prawda? Taki niedokończony. Oczywiście Shiro musi sobie sprawdzić. Circles. Termina. Asymmetrical. Kurwa, pokażcie mi, jak one wyglądają najpierw. Czemu tu nie ma pokazanego? To jest perfekcyjny. To jest perfekcyjny. I perfekcyjny. Firenhanger i Almer.
Almerowski, moi drodzy. Fast travel. Kurwa tak. Hell yeah. Dobrze. To jest perfekcyjne, czyli chcemy Almera. A sigil Almera. Almer. Sigil. To jest krzyż. Przecież Almer. Zapamiętaj, że Almer to jest Jezusek. No. I elegancko. Lubię to. Aż se zapiszę grę. Kurde, no i teraz jest pięknie. Bo wiecie, co my teraz zrobimy? Cofniemy się na sam początek. Oblokowaliśmy sobie taki skrót zajebisty, że to jest po prostu głowa mała w tej chwili. Totalnie zajebisty skrót. Jest to jak na scrolle. Jest tu wiele pustych scrolli. No właśnie, ale czemu w tej grze już nie ma empty scrolli? Szkoda. I co, kościół Almera? To chyba taki najprostszy wybór będzie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo kościół Almera miał wyjście tutaj. I w teorii, jakby ktoś chciał się naprawdę fajnie wyskrutować, to tu ma chyba najlepszy skrót. Bo tutaj się w wiosce tak naprawdę spimy. Pytałem tym Old Townie. Pytanie, czy też nie czeka na nas coś nowego? Bo ja nie wiem, czy były na przykład te pułapki tutaj. Być może były. A tutaj było chyba wejście tak, do tego włazu. Nawet tutaj byliśmy ostatnio. Mówiliście, gdzie jest to drugie ciało, ale przyjrę jest upośledzony, więc huk. Żeby nie wyszło jakiś gówno stamtąd. Żeby nie wyszło jakieś gówno stamtąd. Bo ja sobie zaraz główki poświęcę. Działa prąd! Czemu nie mogę tego użyć? Kurwa nie, Jean! Jean, spadaj na bambus. Kolejne radyjko. Kolejne Radio Maria, nie będę słuchał. Nawet sobie nie myślcie. I zejście było chyba tu? Nie, tutaj można było się chyba przespać. Czy nie? Czy pierdolę kocopoły? Pierdolę kocopoły. Pierdolę kocopoły, czyli nic nowego. Nic nowego, moi drodzy. To było dalej. Wyżej są kolejne drzwi, no właśnie. To były te. Tutaj jest wejście na dół. Jeszcze patrzę tak właśnie, żeby móc się w razie czego szybko przespać. I tutaj będziemy mogli to zrobić. A tutaj na dole jest właśnie ten okrąg poświęcenia. Nadwyrżnęliśmy tu wszystkich, pamiętam. No i kurde, esa. Dobra, dajmy offering. Co? Nie. Portret młodego mężczyzny. Jeszcze raz. Kurde. Nie chciałem tego. Nie chciałem tego. Dobra, nara. Portret młodego mężczyzny. Co to jest? Gdzie to jest? Kaiser, to nie to. Mahavr, to też nie to. Ej, no ja tego nie widzę tutaj. Anatomia. Ale tutaj tego nie widzę. Goat hoof. Dużo głowy. Nadal mi nie odpowiedzieliście, czy mi się opłaca te głowy poświęcać. No ja je poświęcę oczywiście. A żeby nie było, ja je poświęcę. Tylko nie wiem, czy dobrze zrobię, nie? Items. Nie widzę tego.
tu jest. Postać młodego mężczyzny. A był opis, ej, był opis. Stara fotografia młodego mężczyzny wygląda na to, że zdjęcie zostało zrobione w późnych latach 80. 1800, przepraszam, nie 80. Osoba ma zamazaną, taką za rozwaloną twarz, w sensie taką zdrapaną, żeby była nie do rozpoznania. No dobra, mi dwa razy nie trzeba powtarzać, oczywiście ja to poświęcę. Tylko zapiszę sobie najpierw. Może zrobię głupotkę, bo poświęciłem już jakąś głowę, nawet nie wiem jaką. No ale cóż. Ja robię same głupie rzeczy, prawda? Dobra. Tak, poświęćmy to. Włożyłeś jako ofertę w sam środek zdjęcie. Powietrze zrobiło się chłodniejsze i dosyć cięższe. Jest teraz ciężko oddychać. What? Kim ty kurwa jesteś? Radiation One? Radioaktywny? Zaakceptuj swoje wady. Zaakceptuj niedoskonałość. Zaakceptuj niekształcenie. Co tam masz? Bardzo dobrze. Może nie jest to całkowita strata czasu. 8 pereł. To jest wszystko, co masz. Co byś chciał na to przetradować? Mauler. Dasz mi na kredyt? Nie dasz? Dobra, to stracimy i to, i to, więc ja się cofnę na pewno. Ja sobie nawet zobaczę, co to jest ten Mauler. Ma Fear and Hunger Termina. Mauler. Nie Crow Mauler. Mauler item. Item list. Weapons. Zrobimy tak. Mauler. Nie Crow Mauler. Jeszcze z jedynki mi pokazuje. Ej. A, bo to z jedynki pokazuje, dobra, nieważne. Tutaj. Mauler. 70 ataku. Ej, to jest bardzo fajna broń. 25% na bleed chance, 20 krytyka i 15 hit rate'a. Tylko to jest dwurak. Całkowity dwurak. Jest to najlepsza broń? Nie, to nie jest najlepsza broń. No to szczerze powiedziawszy, jak na dwuraka, to jest dobra broń. Patrzę, czy znajdziemy coś jeszcze. No ten Middle Grinder jest chyba najlepszy. Dobra, no to w sumie zobaczmy, co daje ten item, który wzięliśmy teraz. Oczywiście nie trafiłem tu, gdzie chciałem. Dobra, to był Lichmonger Ring. To znaczy hefty, najpierw. Mocny. Mocny pierścień wykuty przez hermita, maga hermita z południowych... Znaczy... Maga hermita z południa, który zdecydował się żyć... Nie, przepraszam. Zdecydował się poświęcić dla Boga Głębin setki lat temu. Magowie byli w stanie napełnić pierścień magią wysadzającą życie. Kurde, to może być ciekawe. I tak, ogólnie nasza Marinka ma już tego Beetle Stone'a, prawda? Yep. Tylko jakby Marinka miała jeszcze... Jakby miała jeszcze Marinka... Jakby Marinka miała właśnie to dodatkowe, by w ogóle napierdalała i by wysysała żyćko.
To by była fajna balinka. Kurde, no nie wiem, no. No dobra, na razie idziemy tak jak idziemy. Jeżeli coś spartoliłem, to sorry, memorki. Mamy 37 obciętych głów. Z tego 33 są takie non-possession. Na razie poświęćmy takie non-possession. Dobra. 33 stone szarcy. Pięknie. Dobra. I teraz możemy sobie bez problemu to skraftować, prawda? Soul stone. Kurde, 12 soul stone'ów. Ja pierdzielę. Coś eleganckiego. Dobra. Czyli co, możemy iść teraz spać. W teorii. Mamy około 14 skill pointsów do rozdania. To jest od chuja. Ale w sumie mam 33 minuty odcinka, 34 nawet, więc ja zrobię to w ten sposób. Ja już nie będę zapisywał nawet. Ja się tu prześpię po prostu do poranka. No bo ciemno, głucho i dosyć ciężko. Ale widzę, że oni sami z siebie się nie eliminują. Wieża. Idź do wieży. Jedna... pod bladym odcieniem Boga Księżyca. Dobra, jak mogę ci pomóc w tym queście? Hexen. 14 skill pointsów. Czy to jest kurwa pojebane? Ja bez problemu w tej chwili mogę iść już w crafting. Ten crafting był gdzieś tu chyba, tak? Sisu? Devor byłby piękny. Diplomacy, escape plan. Dobra. Idziemy na to. Weaponcraft. Wręcz etos możemy Dark Marinkę też nauczyć. Short Circuit. To też możemy Marinkę. I teraz mamy już bez problemu dostęp do w sumie odtwarzania wszystkich drzwi. Takich elektrycznych, jak i zwykłych. Agility 1. To też by było fajne. Perfect Guard, Draining Rush, Counter Stance. To mnie jakoś mniej interesuje. Najbardziej mnie interesują chyba te rzeczy, które są niestety dla nas zakazane. Chip of Rats, Blood Sword, Defense plus 1. Jakbym dali tutaj, o na przykład wejść, to tak, ale tak to... Scorched Earth. Black Smog, to też nie. Herting mogliśmy się nauczyć dopiero potem pod Black Smog. Botanizm, toksykologia, poison tip. Low metabolizm, no to by było fajne. Tak to? Dupta. Medytacja, tutaj też nie poużywamy sobie. Loving Whispers, to mnie najbardziej interere, tylko ja nie mam o tego właśnie ustwa jeszcze zaznaczonego. To mnie bardzo boli. To bóstwo to było chyba Sylvan? Tak? Tak, to jest Almer. Tu jest... Bóg? Krogorod? Tu jest Firenhanger? Nie, odwrotnie. Tu jest Grogorod, tu jest Firenhanger. Golden Gates, Mind Read. Możemy w sumie w to iść. Mamy Mind Read, Golden Gates. 6 jeszcze zostało. Blood Sword. Od Almera. No dobra. Ktonsens też może się nauczyć, tylko ja nie mam kontroli nad Ktonsens. To jest problem. Levi'a będę się chciał pozbyć, bo Levi również jest chyba postacią, którą musimy się pozbyć. Tak mi się wydaje. Zrobiłbym nawet test za chwilę. Defense plus 1 i Inverse Crown of Thorns. Rot Agility. W sumie to tylko do tego Agility bym się chyba dostał. Tutaj też nie ma żadnego Agility. No to jest tego
Od cholery, naprawdę od cholery. Ale też się nie możemy tego dostać. Niestety. Boli, ale niestety. Tutaj już nic innego nie mamy. Botanizm. Też nie wiem, czy nie byłoby to ciekawe. Próbujmy. Toksykologia. Underground Awareness. Nie pamiętam, co to robiło. Nie pamiętam, co to robiło. Pojemność umysłu plus 25. Średnio. Dobra, możemy tego defensa wziąć. Dark Marinka oczywiście. Czy ja chcę tego używać? Nie chcę zbytnio. Dobra, zostawmy sobie 3. I zobaczymy. Zrobimy sobie oczywiście oddzielny. Dobra, czas mija, to standardowo. Idziemy. Zbustowanie jak jasny chuj. Dzień drugi. To wytłumaczę ten tytuł. Pod siarkowym słońcem. Być może dla was to jest śmieszne, ale nie znam takich... Znałem w sumie. Nie chciało mi się tego tłumaczyć. Ale czekajcie, czy my musimy tu iść? Nie musimy chyba tu iść teraz. Nie musimy teraz tutaj iść, prawda? Mamy dzień. Powiem więcej, ja bym chyba chciał nawet zaryzykować jeszcze dzisiaj, skoro tam tak dzisiaj dobrze walka idzie. Chyba chciałbym zaryzykować walkę z dupnym burmistrzem. Co wy na to? Spróbujmy, no kurde, co nam szkodzi? Burmistrzu, idziemy po ciebie. Jadł garbaty. Wiem, że mieliśmy zobaczyć, co będzie w wieży, no ale niestety. Tu jest burmistrz. Zresztą i tak musiałbym save'a cofnąć całkowicie. Nie pomyślałem o tym. Wydaje mi się, do wieży dostaliśmy. Ale nie, cofnąłem chyba jednak. Tak, cofnąłem. Dobra, nieważne. Dobra, Kalev, widzę, że jest głodny. Oczywiście dajmy mu troszeczkę zgniłego mięska. Tobie możemy dać herę. Lepiej się czujesz? Lepiej. O, oczka do góry. Era Coca HLSD. Dobra, następny przedmiot będą pilsy, których użyjemy sobie oczywiście standardowo. No i idziemy się napierdalać. Dobra. Walimy cię w kapcie. No, obraziliśmy cię. Jak możemy cię przeprosić? Nie chcę, chcę cię napierdalać. Dobra, tylko tak, trzeba to zrobić z rozwagą. I zrobić to tak samo, jak walczyliśmy z bossem. No, skoro bossa pokonaliśmy, a tego dziada nie możemy, to coś jest chyba kurwa nie tak. Coś jest chyba nie tak, prawda? Wystarczy, że najpierw rozwalimy mu rączki. I myślę, że jakoś pójdzie. Po gałach. Koza mu walnie w nogę. Gun knife. O Jezu, 17. Czemu tak mało ma? Koza nie! Koza nostra. Dobra, no to teraz ci nawpierdalamy. Widzieliśmy cię chyba tu. To bardziej tak naprawdę jest... widelec groźny. No dobra. Ornament Lantern. Ja te latarnie strasznie klnąłem, ale te latarnie to jest coś pięknego. Dobra, nie ma rączki. Zróbmy też to w ten sposób, że damy mu Mixed Herbs. Nasza koza musi żyć. Levi, ty atakuj dziada. No ty masz teraz nową włócznię, prawda? No właśnie. Ty walisz zajebiste DPS-y. Dwie nóżki.
Cosa Nostra. Kurde, ej, my go chyba nawet zabijemy. Mys? Mys? O! Halo? Dobra, walimy w ciało. Mam nadzieję, że nie ma tackle tylko. Wolałbym, żeby nie miał tackle. No w sumie nawet chyba nie może nic zrobić z tym tackle. Kurwa, ten Levi teraz to pięknie napierdala. Boże, puknęliśmy go bez problemu. No właśnie. Zaabsorbowałeś suffocated soul. Czyli... Uduszoną duszę? Suffocated to jest dusić się? Uduszony. Uduszoną duszę. I co, skurwysynku? Taki byłeś cwaniak? To załóż chuja na baniak. A, nie założysz. Ale ja bym chciał coś... wziąć, a właśnie, you get knife, meat pie, lion west, co to jest? I lucky coin. Lniana kamizelka. W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że jest to w sumie nasz jeden z koleżków z pociągu. Macie rację, ja dopiero potem sobie cofnąłem i już wiem, kto to jest nawet. Wim, wim. Obetnijmy tą główkę. No i dziękujemy. Kurwa, ale jestem koksu. Następny gdzie jest? Nie pokazują. Szkoda. Z buta wjeżdżam. Ja się nie boję już was. Mam Levi'a kurwa z takim spirem, że... Och. No i tu się mogłem wyspać. A wyjście było tu. No i co? O, jego tu już nie ma. Ha! Nie ma go tu już, ej. Ja wiem, że coś nam powie, ale nie. Poza Nostra jesteś zmęczona, jesteś zmęczona. Znaczy zmęczona. Zmęczona jak zmęczona, jesteś ranna. W sumie i tak, w sumie ci już gorzej nie będzie. Możemy dać ci green herba, żeby cię uleczyć troszkę. O, no i fajno. Tamten jest kurwa na haju, dlatego tak dobrze walczy. Jakby nie był na haju, to by tak dobrze nie walczył. Ja byłem tu na dole. Ej, ja tu na dole chyba nie byłem, prawda? Czy byłem? Byłem chyba. Ej, czemu tutaj jest taki dziwny dźwięk? Halo, gro? Coś tu się złego dzieje. A, tu były te serduszka, dobra. Faktycznie, przepraszam. Pulsują. Moi drodzy, dobra, bo ten odcinek się tam trochę przeciąga. Powiedzcie mi, czy mam ten odcinek tak zostawić? W sensie, no bo ja teraz pójdę pewnie nagrywać Grave Keepera, bo jego też już dawno nie było, a muszę troszkę go nadrobić. I pewnie... No co, pewnie zostawimy chyba ten ciąg przypadków, który tutaj narobiliśmy, nie? O, ten już kurwa heroinki, tak jak zwykle. Dobra, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i cenie filmu grał dla Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach. Fear and Hunger 2 Termina. Trzymajcie się, moi mili. Hej, hej!